A teraz to już chyba szósty czy siódmy dzień jesteśmy przy pakowaniu paczek w rozdzielaniu. No i zbieraliśmy z Biedronek, z 8 Biedronek przez czwartek, piątek, sobotę, przez 4 dni, dwukrotnie. No. Nie było żadnych problemów, chętnie się wszyscy zgłosili. Po prostu żadnych problemów nie mieliśmy z frekwencją. No jest ludzi, jak pani widzi, dużo. No. Ponad 600, no jest tak, 2 kilo cukru, 2 kilo, obowiązkowo 2 kilogramy cukru, 2 kilogramy mąki, 3 makarony i bardzo różne rzeczy, bo to ludzie dawali i słodycze, i konserwy, i pomarańcze, no po prostu to, co było w Biedronkach pozbierane, no. Ale jest naprawdę, paczka waży tak gdzieś około 10 kilo, no. Po prostu są ciężkie, no. Tutaj przychodzą różni ludzie, odbierają te paczki. Jakie pani od nich słyszy komentarze? To znaczy, po prostu w tym roku są wyjątkowo ciężkie. I właśnie, no nie było takich jeszcze, jak w tym roku. No ja nie wiem, ludzie są bardzo hojni w tym roku. Właśnie sądeczanie są hojni przed świętami. Przed świętami, no wyjątkowo hojni, bo tak nie było nigdy tak dużo, żeby było tyle towaru. No był tak zapakowany ten magazyn, że nie było jak przejść. No teraz się kurczę, bo mamy już, pewnie już z 500 paczek zrobiliśmy. No.